Dni otwarte w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej rozpoczęto od otwarcia wystawy Haftu Kaszubskiego i koncertu uczniów Wejherowskiej Szkoły Muzycznej. Jednak najciekawsze wydarzenie czekało na miłośników sztuki teatralnej i historii Kaszub w piątek. Wówczas młodzież z grupy teatralnej w Załakowie przedstawiła spektakl Kaszubskie Wesele, w którym ukazała to, co jest charakterystyczne w kulturze kaszubskiej dla tradycji weselnej. Czyli tą jakby odmienność, te zwyczaje, które są u nas. No każdy, kto uczestniczył w wiejskim weselu, wie, że są takie zwyczaje, jak chociażby na Kaszubach przyjęty polterabend, jak są odczepiny, są różne fragmenty stałe tych uroczystości ślubnych. W trakcie trwających 4 dni uroczystości zaprezentowały się grupy muzyczne z różnych stron Kaszub. Gościmy Kaszubsko-Kociewską Orkiestrę Torpeda z Tczewa, która będzie tutaj przyciągać zarówno mieszkańców, jak i pielgrzymów. Gdzie będziemy ich też gościć kaszubskim poczęstunkiem, które przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Paczewa. To jest taka mała wieś koło Sierakowic i zaprezentują one właśnie kuchnię kaszubską. Natomiast w niedzielę promocja kolejnego tomiku, już 9. almanachu takich twórców kaszubskich Zymk. Jest to po prostu publikacja, która publikuje twórczość młodych pisarzy kaszubskich. Na koniec swój repertuar zaprezentowała kapela kaszubska z Sierakowic. Oprócz tego przygotowano warsztaty malarstwa na szkle.